sąd niedługo i będzie siedziała do 2 lat sieci, bo nie chce oglądać swoje gęby. Tylko mamy jeszcze pokład, to po prostu staramy się nie przebywać u siebie, tylko wyjeżdżamy gdzieś z dziećmi do rodziny, do znajomych. A dlaczego? Ponieważ boję się o swoje dzieci, już nie tyle co o siebie, tylko o dzieci. Przepraszam. Spokojnie. O Jezu, przepraszam, ci obiecałam, się nie rozpłaczę, ale chyba się nie da. Kobieta, która zdecydowała się opowiedzieć nam o swojej sytuacji, od kilku lat narażona jest na ciągłe szykany, krzyki i oskarżenia ze strony swoich sąsiadów, rodziny K, czyli czynnej zawodowo lekarki i jej dorosłych dzieci, Andrzeja, studenta uczelni medycznej, i Małgorzaty, studentki prawa. Normalnie funkcjonować, po prostu się nie da normalnie funkcjonować. Musimy cały czas uciekać, najbardziej się boję moje dzieci, naprawdę. Wielokrotnie wydzierało się do mnie, że po prostu moi dzieci trafią do domu dziecka i różne rzeczy po prostu słyszeliśmy. Jakbyś sonek sobie tam skacze na trampolinie, coś liczył, po prostu darł się, że zamknie się k***a i po prostu różne rzeczy. Były to przekleństwa, wyzwiska w jego kierunku, to jest dziecko 4-letnie, to jest po prostu masakra. Życie w Żdżarach w sąsiedztwie rodziny K jest koszmarem. Ktokolwiek pojawi się na ulicy, jest filmowany. Padają wyzwiska i groźby. Do tej pory jedyną osobą, która otwarcie opowiedziała o tym, co ją spotyka, jest pani Bożena. Jej historię przedstawiliśmy w ubiegłym roku. Sąsiedzi brudzili jej podwórko, niszczyli ogrodzenie, nagrywali i śledzili. Pani Bożena została również przez nich zaatakowana. Rodzinę K oskarżono w końcu o stalking, ale nie zmieniło to jej postępowania. I już zgłaszamy teraz. Odnosi tylko filmu, że wyjechała spod parkingu. Fajną macie ofiarę stalkingu? No to fajnie. A teraz idziemy na ciasteczka. Do zobaczenia. Sytuacja moja stała się naprawdę nie do zniesienia. Postanowiłam całkowicie opuścić swój dom, żeby po prostu znaleźć gdzieś miejsce, gdzie czuję się bezpiecznie. Nie muszę się martwić, czy po prostu, jeżeli podjadę do domu, to będą do mnie wydzierać się, czy nie. Czy będą mnie zaczepiać, prowokować, czy nie. Czy po prostu inne formy zachowań stalkingowych będą wobec mnie stosować moi sąsiedzi, którzy to czynią w sposób ciągły od 4 lat. Na swoim domu rodzina K zamontowała kamery, dzięki którym filmuje każdy ruch pani Bożeny. Na podstawie nagrań składali dziesiątki absurdalnych zawiadomień o rzekomo popełnianych przez panią Bożenę przestępstwach. Przyjeżdżam do domu, przeważnie to jest raz w miesiącu, ale nie dlatego, że chcę przyjechać do domu. Zwykle jest to związane ze sprawami sądowymi lub z wezwaniami na policję. Rodzina ta wymyśla cały czas różnego rodzaju sprawy, składa zawiadomienia. Na przykład, że miałam zabrudzoną tylną tablicę rejestracyjną. Albo że kiedyś miałam spaloną żarówkę. Było zawiadomienie, że kiedyś minimalnie lewym kołem najechałam na linię wyłączonego pasa ruchu. Pani Bożena wyprowadziła się z domu, ale wciąż narażona jest na kontakty z rodziną K, bo spotyka się z nią w sądach. Dzisiaj przyjechałam, bo zostałam wezwana jako świadek do obwinionej Małgorzaty K. No niestety jest to dla mnie jak zwykle sytuacja bardzo trudna i dramatyczna, ponieważ ja po prostu musiałam przyjechać 500 kilometrów po to, żeby zeznawać w sprawie obwinionej. To jest właśnie to. I obraz osobisty też mam założony. I zaraz po ciebie policja przyjedzie z tym cyrkiem. I masz stalking z telewizją też założony. Przyszła jako świadek i po co jest telewizja? W jaki sposób jest stalkingowana? Sąd ją wezwał? Czy ja ją stalkinguję w sądzie? O co tu chodzi? Co wy robicie? Niedługo się okaże, bo macie sprawę.
Niech pani wdroży się w temat i zapyta prowadzących, jeżeli oczywiście udostępnią informacje, czy te postępowania są racjonalne. Bo organy ścigania decydują o tym, czy są one zasadne, czy nie. I jak się zdarzyło do tej pory, wszystkie były zasadne. Postanowiliśmy porozmawiać w prokuraturze o postępowaniach, o których mówiła Małgorzata K. Czekając na rozmowę z prokuratorem, na korytarzu również spotkaliśmy Małgorzatę K. i jej matkę. Skąd macie informacje? Będziecie wszystko mieć. Proszę filmować i proszę dalej zachowywać się tak, jak tak będą... Nie proszę panią, ja panią tylko pouczam, co będzie pani miała w przyszłości, pani już ma. Proszę o odpowiedź, ja zaprowadzę. Przed chwilą mieliśmy okazję minąć się w korytarzu prokuratury z paniami z rodziny K. Dzisiejsze spotkanie, dzisiejsza ich wizyta w prokuraturze, czym była spowodowana? To jest... Generalnie panie miały zastrzeżenia co do decyzji merytorycznych, jakie zapadają w sprawach z ich zawiadomienia. Był zarzut, że wszystkie sprawy umarzamy, po prostu podejmujemy decyzje niekorzystne dla nich. Ile wychodzi spraw, którymi tutejsza prokuratura zajmowała się na przestrzeni ostatnich lat z zawiadomienia rodziny? To znaczy, według moich wyliczeń, tutaj mam akurat imienia, niektóre sprawy się powtarzają, że tak powiem, bo tutaj jest imienny wykaz, więc to jest na pewno kilkadziesiąt spraw, około 60-70, bodajże to jest chyba od 2013 roku, gdzieś od końca, bo wtedy, że tak powiem, zaczęły się pojawiać pierwsze zawiadomienia. Czyli od ponad 3 lat? Tak, to już jest ponad chyba 3 lata. Prokuratura natomiast skierowała do sądu sprawę, w której to rodzina K. oskarżona jest o naruszenie nietykalności pani Bożeny, jej miru domowego i uporczywe nękanie. Akt oskarżenia trafił do sądu 2 lata temu. Od tego czasu skład sędziowski zmienił się już 8-krotnie. Nie wiemy z jakich powodów, ponieważ wyłączono jawność procesu. Czy to, że pani tam nie mieszka, uspokoiło jakoś tę rodzinę? Oczywiście nie uspokoiło się. Sytuacja jest też trudna. Sąsiedzi po prostu są zastraszeni. O rodzinie K. prawie nikt w Żdżarach nie chce rozmawiać. Mieszkańcy boją się i unikają nawet ulicy, przy której ci ludzie mieszkają. Nie chcą być ciągani przez tę rodzinę po sądach i pomawiani tak jak pani Bożena. Sytuacji nie poprawiają także działania policji. Mieszkańcy dzień po dniu czują się coraz bardziej bezsilni. Jak żyje się teraz w Żdżarach? Czyli teraz, kiedy nie ma pani Bożeny, to praktycznie nic się nie zmieniło. Może troszkę mniej był ten okres zimowy. To my mało wychodziliśmy na zewnątrz, oni praktycznie też. Ale jak już było troszkę, zaczęło się robić cieplej, to wyszłam na spacer z moim synkiem 5-tygodniowym. No i na tym spacerze oczywiście zaczęli mnie w jakiś sposób zaczepiać, wycierać się do mnie jakieś wyzwiska i wyzywali na mnie policję, że ja drażnię ich psy. No ale w ten sposób chcieli mnie po prostu zastraszyć, żebym nie wychodziła, żebym została w tym domu. No i na drugi dzień też postanowiłam, że wyjdę i też, też to samo było, że ta sama sytuacja, że wezwała na mnie policja, ale wtedy też została rzucona w moim kierunku petarda, żeby wystraszyć moje dziecko. Ale to spacerowała pani po... Po drodze, ale nie podchodziłam pod ich dom, bo się bałam, tylko pod sąsiadki dom podeszłam, bo wiem, że one trzymają monitoring i czułam się bezpiecznie. Pod nich dom nie podchodzę w ogóle. A inni sąsiedzi? Bo przy tej ulicy też są inne posesje. Czy inni sąsiedzi również funkcjonują tak jak państwo? Z tego, co ja wiem, to również się boją i też jakoś zawsze starają się ich unikać. I też, żeby jakoś nie mieć z nimi kontaktu. Jakoś tak stwarzają sobie w ogóle dzień, planują sobie, żeby po prostu jakoś ich unikać w jakiś sposób. Wychodzą na swoje podwórko, musimy się rozglądać, czy gdzieś nie przychodzą, nie wiem, czy się nie wydzierają. Cały czas mamy w głowach po prostu. Po prostu psychicznie nas tak zastraszyli, że... Rodzina K. filmuje swoich sąsiadów nie tylko w Żdżarach, gdzie mieszka, ale śledzi ich również w innych miastach. Panią Bożenę sfilmowali w Tarnowie. Policja uznała, że było to złośliwe niepokojenie i złożyła wniosek o ukaranie rodzeństwa K. Sąd w Tarnowie, znając przeszłość Andrzeja K., zlecił badania psychiatryczne. Zrobił to, bo w 2009 roku mężczyzna napadł i brutalnie zaatakował człowieka. Go dusi chyba. Zrób niepowolnicy, idąc wzdłuż żywopłotu, poczułem tylko, że ktoś mnie zarzucił szmatę i pętlę na szyję, zacisnął i pociągnął mnie do tyłu. No i później słyszałem, zabij ch**a, takie różne te.
Ja nie pamiętam, że oni mnie kopali, tego nie pamiętam. Pamiętam tylko, że ciemno miałem przed oczami i po prostu już straciłem siły, bo w żywopłocie starałem się uwolnić i po prostu to człowiek odpływa, myśli tylko, żeby złapać oddech. Efekt tego, że był taki, że po tym całym incydencie przyjechała policja i chciała mnie kuć, bo pani doktor stwierdziła, że wracając z pracy ja na nią napadłem, a jej dzieci obezwładniły mnie gazem i trzymali mnie do zatrzymania, do przyjazdu policji. Taką wersję wydarzeń? Tak, tak. Pani doktor dzieci potwierdziły. Andrzej K. za napad nie trafił do więzienia, ponieważ biegli orzekli, że w chwili popełniania czynu był niepoczytalny. Przebywał kilka miesięcy w szpitalu psychiatrycznym. W sprawie pani Bożeny, mimo nakazu sądowego, Andrzej K. nie poddał się badaniom psychiatrycznym. W związku z tym biegły wydał opinię na podstawie dokumentacji ze sprawy o napad. Ta opinia stwierdza niepoczytalność z uwagi na zaburzenia psychiczne tej osoby. To znaczy, że ten człowiek w chwili popełnienia tego wykroczenia był niepoczytalny, czyli nie może odpowiadać za swoje czyny. Prawnym, nie miał zdolności do rozpoznania znaczenia swojego czynu i pokierowania swoim postępowaniem, a tym samym nie może odpowiadać w drodze postępowania wykroczeniowego. Czyli jest bezkarny. Niestety w praktyce, gdy chodzi o postępowanie wykroczeniowe, tak to właśnie wygląda. Czy państwo przekażą te informacje, mają takie możliwości, aby te informacje z tego postępowania o wykroczeniu w Tarnowie przekazać i dołączyć do sprawy karnej, która toczy się przed sądem w Dębicy? Ponieważ tutaj też doszło do uporczywego nękania, a państwo wiecie, że przed sądem w Dębicy toczy się sprawa karna o stalking, o naruszenie kodeksu karnego. O tym, że sprawa w sądzie rejonowym w Dębicy toczy się w tym przedmiocie, ja osobiście dowiedziałem się od państwa. Przekażę te informacje. Jak to możliwe? Ponieważ sądy nie przekazują między sobą takich informacji, że przeciwko takiej osobie toczy się postępowanie o to czy o to przed innym sądem. Przecież nie, to jest bardzo podobne przestępstwo. Nie ma przepływu takich informacji. Jeżeli ktoś jest oskarżony o stalking i uporczywe nękanie swojej sąsiadki, a w innym mieście zachowuje dochodzi się do kolejnego incydentu, to może mieć znaczenie dla takiej sprawy, tak. Jak najbardziej. I taka informacja zostanie przekazana. Sąsiedzi chcieli, by rodzinie K. wydano zakaz zbliżania się do nich. Prokuratura uznała, że taki zakaz nie jest potrzebny. W mojej ocenie przy tego typu zachowania, kiedy nie ma czynów godzących zdrowie, życie, nie ma gróźb, czyli tych elementów, o których mowa w przepisie, który pozwala na zastosowanie środka zapobiegawczego, w mojej ocenie nie ma tutaj podstaw do stosowania takiego środka. Ale mówimy tutaj o zdrowiu psychicznym. Mówimy tutaj o tym, że ci ludzie są nieustannie filmowani. Dziecko nie może wychodzić do ogródka, swobodnie się bawić. Nie może wychodzić poza posesję swojego domu. Więc o jakim zdrowiu my tu mówimy? Czy zdrowie psychiczne nie podlega ochronie? Czy życie w permanentnym strachu, poczuciu inwigilacji, to nie jest przedmiot, który również należy chronić? Oczywiście jest to przedmiot, który należy chronić, ale tak jak powiedziałem, moim zdaniem te okoliczności nie dają podstawy do stosowania środka zapobiegawczego. Po rozmowie naszej reporterki z prokuratorem Małgorzata K. i jej matka czekały na naszą ekipę. Bezprawnie mnie pan tutaj nagrywasz, panie? Co mnie pan obczajasz? Co, panie? Co pan mnie obczajasz? Może pani zejść, bo chcę budynek sfotografować. No nie właśnie, pan na mnie czekasz. Może pani zejść? Nie, nie mogę. Jesteś pan na policji z tymi oblukiwanymi. Proponuję... Proponujemy sąd, wie pani. Pani już skończyła swoją rolę. I będzie pani w sądzie. Ale dlaczego pani na mnie krzyczy? No krzyczę, proszę panią, bo pani niszczy moje życie, rozumie pani? Ale... Niszczy pani moje życie. Kolejny raz, proszę pani. Pani się wtrąca w coś, co nie ma pani o niczym pojęcia. Do widzenia. Ale to... Panie ma... Mają zarzuty i w tutejszej sprawie, w tutejszym sądzie. Toczy się sprawa przeciwko paniom. Wie pani co w Sądzie Najwyższym to już jest? Kasacyjnie! Wie pani, do widzenia. Wie pani, no, wie pani.
cały czas po prostu chcą nas jakoś zgnębić, przestraszyć, żeby to po prostu, żeby oni cieszą się tym, że po prostu my przed nimi uciekamy, że się boimy i... Że po prostu schodzicie im z drogi. Tak.